No. Co go tam złota, do złota, złota, złota. Kryzys się już więcej nie wydarzy. Na tym to oszustwo. Raz to, żeśmy słyszeli, że chwilowo kryzys nam nie grozi. Ale to, wie pan, największy news to by był jakby Janet Yellen powiedziała, że za jej życia się kryzys wydarzy. Ona po prostu nie może czegoś takiego może powiedzieć, że nie wie, czy będzie kryzys. Nie, ale to też by od razu zostało podłapane przez media, że no... Może coś podejrzewa, skoro nie wie, no nie wiadomo, że nie może mówić wprost, że wie. Ale panie Marcinie, na tej podstawie pan wie, że swoje oszczędności w tej chwili lokuje je na amerykańskiej giełdzie czy jakiejkolwiek, bo pani Yellen zapewniła, że kryzysu nie będzie, wszystko będzie rosło. Były czasy, kiedy nie było kryzysu finansowego, a stopy zwrotu z giełdy, na przykład w latach 70. nie były jakieś... szczególnie atrakcyjne, także to absolutnie nie znaczy kryzys finansowy, no to no przede wszystkim dotyczy problemów z bankami, które przechodzą na realną gospodarkę, no tak najczęściej to przypomnę interpretowanie. Z tego 2007 roku wypowiedź Bernankiego, ówczesnego szefa Federal Reserve, powiedział: oczekujemy umiarkowanego wzrostu gospodarczego, no i sektor mieszkaniowy się ustabilizował. Także się właśnie wydaje. Dla mnie każda tego typu wypowiedź raczej daje sygnał, że coś się święci. To znaczy, jak już zaczynają tak mocno zapewniać, a już za mojego życia, albo wiedzą coś o moim życiu, czyli o naszym życiu wszystkich i może kazać, że... Albo swoim. I to jest bardziej prawdopodobne niż to, że ktoś będzie mi zapewniał, czy kryzys finansowy się pojawi, czy nie, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie realnie przewidywać tego typu zachowań czy zdarzeń rynkowych. Oczywiście pewne zjawiska możemy identyfikować, pewne związki przyczynowo-skutkowe możemy próbować określać, ale twierdzenie, że coś się nie wydarzy, będzie niemiłym zaskoczeniem dla nas wszystkich i raczej jest to zły sygnał, szczególnie nie tylko dla Kowalskiego, który mógłby w tym momencie swoje pieniądze próbować lokować, tylko najgorzej to jest ministrowie finansów, którzy będą uspokajani i uznawali, że a może faktycznie ten świat w przyszłości będzie tak doskonały, bo wtedy odpowiedzialność za pieniądze. Ale to, że ja bym nie wysłuchał żadnych z niosłów wypowiedzi, bo ona nie była niesprowokowana. To nie jest tak, że ona sama po prostu zdecydowała się na ten temat wystąpić, tylko to była odpowiedź na pytanie. No i na takie pytanie może być tylko i taka odpowiedź. Tu wartość informacyjna tego przekazu, no moim zdaniem jest zerowa. To może być pretekst do zastanowienia się, czy my się zgadzamy z taką opinią, czy mamy jakieś... No ale to nie powiedział Kowalski, to powiedział człowiek, który tak naprawdę trzyma w ręku no, ogromny wpływ na finanse świata. I ja rozumiem, żeby to powiedział jakikolwiek minister finansów, prezes banku jakiegokolwiek małego państwa, no bo to było się śmiać i uznawać, że to jest nieistotne, ale mówimy o człowieku, który ma naprawdę istotny wpływ i ważenie słów przez takich ludzi jest niezwykle istotne. Lepiej nic nie mówić, niż wypuszczać tego typu wypowiedzi, które przestać się wiarygodność. Jeżeli przyjmiemy to, co mówił pan Maciej, i tak się przyjmuje, że kryzys to jest coś, co dwa kwartały, czyli to wrócimy do definicji, tak? Dwa kwartały z ujemnym wzrostem gospodarczym i tak dalej. No to jest recesja, no recesja to na pewno będzie za jej życia. Nie będzie. Otóż dlaczego nie będzie? Dlatego nie będzie, że teraz mamy kryzysy finansowe, nie kryzysy gospodarcze. Powiewałeś Bitcoina, tak? Bitcoin będzie sobie jeździł jak chce. I tak samo będą jeździły kryzysy finansowe. Kryzys finansowy, nie przenoszący się do gospodarki. Dla mnie kryzys gospodarczy jest taki, jeżeli piekarz wypiekający bułki za rogiem zbankrutował nie dlatego, że produkował złe bułki, tylko dlatego, że zniszczyły go jakieś procesy finansowe. To miał długi, albo nikt nie chce kupować jego bułek. No tak, ale ona mówi o kryzysie finansowym, a nie gospodarczym. No finansowy to ja nie wierzę, że się... No właśnie, dlatego mówię, to jest tak, gdyby gospodarczy jeszcze, to można było sobie definiować w różny sposób, jakaś skala. Ja tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście przestępstwem, albo no nie tylko to, ale obiecywanie komuś 12% zwrotu przy obligacjach na poziomie 4-5% chyba wtedy były rządowych, jest delikatnie mówiąc nadużyciem, jak nie przestępstwem, a opowiedzenie, że nie będzie kryzysu, jak najbardziej jest motywacyjnym bodźcem do dalszych inwestycji. Jak ja pamiętam, jak wygrywał wybory pierwszy czarny prezydent Stanów Zjednoczonych, Obama. Nie byłem jego zwolennikiem, nie ukrywam.
Tym bardziej, że konkurent... Nie ze względów rasowych oczywiście. Nie, to tym bardziej, że konkurenta miał bardzo interesującego i takiego bardzo przyzwoitego. Natomiast tuż po, mówię, on musiał wygrać. On musiał wygrać z racji optymizmu czy oczekiwań, jakie wyzwolił. Bo świat nie jest taki, jaki jest. Świat jest taki, jak my go widzimy. W związku z tym, jeżeli cała Ameryka i pół świata widziało w nim nadzieję i widziało w nim taką wow, takie oczekiwanie, to dobrze, że wygra. Znaczy to samo spełniająca się przepowiednia, że będziemy tyle razy mówić, że będzie dobrze, aż zafunkcjonuje. No nie, jesteśmy świadkami tego działania w Europie, zresztą w Polsce też wprowadzona jest. No właśnie, jest tego typu strategia mówienia, że jest dobrze i to powoduje, że ludzie też się nakręcają, gospodarka się nakręca. To w takim razie jeszcze dwa słowa o optymizmie. To są badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Wzrost wynagrodzeń planuje 32% przedsiębiorców, a 29% chce zwiększyć w ogóle zatrudnienie. Czy taka informacja, która wynika oczywiście z jakichś badań, będzie również motywująca, optymistyczna dla innych przedsiębiorców, żeby podnosić płace, żeby zatrudniać? Czy to jest również taka informacja samospełniająca się, ziszczająca się? Od ponad roku mamy zatrzymane inwestycje indywidualne, już od półtora roku mamy zatrzymane inwestycje indywidualne. W związku z rosnącym popytem, podaż się kurczy, czyli wykorzystanie potencjału produkcyjnego się zwiększa. No i docieramy do pewnego momentu, w którym już ten potencjał produkcyjny nie da się bardziej wykorzystać, trzeba zacząć inwestować. I w tym teraz momencie jesteśmy, w kluczowym momencie. Jesień będzie absolutnie kluczowa. Czyli takie informacje mogą przekonać przedsiębiorców, że już nie ma na co czekać, tak? Tak. Myślę, że oni są już przekonani, znaczy oni wiedzą, że jest granica wykorzystania zasobów, którymi dysponują, a widzą, że gospodarka potrzebuje, czy jakby może inaczej, rynek potrzebuje ich oferty i można dzisiaj ofertę położyć na rynku i ona się sprzedaje, czy też usługi, czy dobra, czy też jakiekolwiek inne rozwiązania, no to powoduje, że ta perspektywa, jeżeli jest pozytywna, no to myślenie o tym, że po pierwsze tych pracowników, bo weźmy teraz jeszcze w kontekście rynku pracy, jeżeli na rynku pracy zaczynamy mieć kłopot ze znalezieniem pracownika, to pracodawca jest zmuszony do tego, żeby utrzymując swego pracownika bądź specjalistę, którego zatrudnił albo poszukuje, no będzie musiał kupić go za większe pieniądze, aby utrzymać byt swojego podmiotu. No a z drugiej strony, jeżeli planuje inwestycje, no to jest zmuszony w większości przypadków do tego, żeby uzupełnić tą inwestycję zasobem ludzkim. Chcę porozmawiać o pomyśle już w projekcie ustawy Ministerstwa Finansów, który chce ujawnić dane 4,5 tysiąca największych firm. Minister chce informować o przychodach, kosztach uzyskania przychodów, o osiągniętym dochodzie, stratach, które firmy ponoszą, no i oczywiście o podstawie opodatkowania i kwocie należnego podatku. Podobne przepisy ujawniania danych wprowadziła już Szwecja i Dania i ministerstwo ma cichą nadzieję, że to zmobilizuje większość firm tak naprawdę, CIT-owców, które dzisiaj płacą albo nie płacą, w większości nie płacą tych podatków, 60% z nich nie płaci dużych firm, wykazując straty, że się zawstydzą. Czy faktycznie firmy się zawstydzą? Tego nie wiem, czy się zawstydzą, natomiast tak, jeżeli uznamy za prawdziwe dane, a musimy je uznać za prawdziwe, że płaci podatki realnie połowa firm, to znaczy, że połowa płaci za drugą połowę, czyli płaci dwa razy większe podatki, niż by mogła płacić. Żeby utrzymać państwo. Gdyby płacili wszyscy. Tak, że minister finansów w takiej sytuacji, gdyby 100% płaciło, obniżyłoby podatki dla wszystkich, prawda? W związku z tym płacimy, ci, którzy płacą, ja też mam firmy i płacę podatki, płacę dwa razy więcej, niż powinienem płacić. Więc te zabiegi, niezależnie od tego, że budzą moje poważne wątpliwości i są dziwne troszkę. Ale powiedzmy, że te dane są dostępne, bo te dane w większości dużych firm, jak mówimy o dużych firmach i korporacjach, prawda? Kto sobie zada trud, oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby do tego dotarł. Ale mówię, niezależnie od tego, że
wzbudzi to pewne moje wątpliwości, jeżeli to te działania spowodują, że będę płacił dwukrotnie, a nawet tylko 20-30% mniejszy podatek, to już będę zadowolony. Znaczy, ja bym się nie zgodził z tym, że to jakby natychmiast oznacza, że jeżeli firm połowie nie płaci, no to one powiedzmy jakby unikają tego opodatkowania. No wiadomo, że nie każda firma w danym roku ma zyski. Ja bym nawet powiedział, że no powiedzmy średnio w gospodarce oczywiście te zyski są. Natomiast tak jak na przykład popatrzymy na stopy zwrotu, no, które jakoś się wiążą z zyskami w przypadku spółek giełdowych, to większość spółek przynosi straty inwestorom. Znaczy akurat spółki zwrotu, bo to, tak, żeby spółki giełdowe płacą średnio 1,5% podatków, znaczy w tej ostatecznej po odliczeniu wszystkich swoich kosztów, 1,5% jednak podatków średnio płacą. Tak, chodzi mi o to, że nie zdziwiłaby mnie sytuacja, gdyby większość firm rzeczywiście przynosiła straty. Część firm, jeżeli przynosi straty, no to zgodnie z logiką, no powinno nie funkcjonować tak. Znaczy przedsiębiorca nie funkcjonuje po to, żeby przynosi straty, tylko żeby przynosił zyski. No albo więc stać się organizacjami charytatywnymi. Przez cały tydzień traci, a w sobotę, niedzielę nie pracuje, w związku z tym dokładnie oszczędzę i dalej. Uważam, że dwie rzeczy są ciekawe. Znaczy, po pierwsze zastanawiam się, znowu, jaki koszt państwo będzie ponosiło, żeby ujawniać takie rzeczy. No bo teraz ilu urzędników będzie zaangażowanych w to, żeby te 45 tysięcy firm, które przekażą tą informację, obrobić, prawda, żeby dać im robotę, a z drugiej strony, i to jest oczywiście koszt z punktu widzenia tych wszystkich, którzy płacą podatki, więc znowu zapłacimy ci wszyscy, którzy płacą za tych, którzy udają, że funkcjonują, a są tak, jak powiedzieliśmy sobie, instytucjami paracharytatywnymi, a z drugiej strony zastanawiam się znowu, jaki to jest koszt dla tych znowu przedsiębiorców, którzy normalnie funkcjonują, no bo znowu trzeba będzie jako sprawozdawczość uprawiać. Ja jestem przeciwny jakiejkolwiek sprawozdawczości na poziomie państwa. Uważam, że w tym zakresie jest przeciwny, jeżeli to sprawozdawczość polega na tym, żeby coś tworzyć, a z tego nie korzystać. Znaczy, my mamy minimum, uważam, od 30 nawet do 50%, to potwierdziły to zachowania Wielkiej Brytanii, która w 2010 roku po tych zdarzeniach unii kryzysowych, to 30% sprawozdań na poziomie państwa zlikwidowali z dnia na dzień i państwo się nie zawaliło. Znaczy okazało się, że po prostu tego nikt nie czyta. I teraz efekt będzie taki, że my znowu wytwarzamy jakiś mechanizm sprawozdawczy. Tego po pierwsze, no, przez pierwszy tydzień oczywiście będzie to euforia i jakaś tam media o tym napiszą, potem o tym wszyscy zapomniemy, nikt nie będzie o tym czytał. Ale co też jest istotne, to to, że znowu idziemy w kierunku takiego ujawniania, przed którym znowu część uczestników będzie się broniło. To znaczy ja pierwsze informacje po tym newsie, które zobaczyłem na portalach społecznościowych, to informacje moich znajomych prawników i radców prawnych, którzy od razu zażartowali albo przedstawili domniemane informacje, projekcje rzeczywistości. No to teraz byśmy mieli lawinę podziału firm, żeby nie wejść w tą pulę tych podmiotów, które będą musiały być ujawnione. No to wszystkich się pewnie nie uda połączyć, ale jedno do pana Macieja. To prawda, że teoretycznie każda firma gdzieś w trakcie swojej egzystencji ma gorszy okres i gdzieś nie ma straty. Tylko jeżeli mamy niektóre przedsiębiorstwa, niektóre firmy, zwłaszcza na przykład firmy międzynarodowe, firmy handlowe, tak staram się maksymalnie oględnie, żeby było bez nas, przez 20 lat nie płacą podatków, no to może budzić pewną konsternację. Nawiązującą do tego, co powiedział pan wcześniej. Z tą sprawozdawczością jest tak jak z podsłuchami w NRD. W NRD, jak wiadomo, wszyscy wszystkich podsłuchiwali. I wiecie, jakie było opóźnienie w odsłuchiwaniu nagrań z tych podsłuchów? 5 lat. Tak. Czyli informacja była rzeczywista. Tak samo jest z tym, co to największych, więcej największych, a pozostanie. Czyli 45 tysięcy, bo takiej ilości podmiotów mówimy. Znaczy, dla mnie to jest nierealne, że ktoś za swojego życia będzie w stanie przeanalizować 45 tysięcy informacji, jeszcze z tego wnioski wyciągnąć. Znaczy, to są. Analizowania informacji, komputerowe, ale statystycznie zagregowane wartości, a tutaj jeżeli dobrze mówię, można poprzez big data wyszukiwać różne anomalie w płaceniu podatków. Tak, też, no. Myślę, że to jest część takiego trendu, który już zapoczątkowany został w zachodniej Europie, żeby wywierać presję na te firmy, które nie płacą podatków, dlatego że
jakoś transferują zyski do rajów podatkowych. No to jest coś, co... A gdyby pokusić się na taki eksperyment, że skoro już mamy te dane i widzimy, jak te firmy płacą, czy raczej nie płacą, popróbować upraszczać podatki i zobaczyć, właśnie, jak wtedy zmieniałaby się ta hierarchia. Ale to jest kij i makewka. Znaczy, ja też jestem zwolennikiem tego, że już coś narzucamy, to dajmy motywację. I to realną motywację, dlatego jak tutaj była mowa o tym, że też, że połowa firm płaci za drugą połowę, od razu powiedziałem, żeby był rzeczywisty ten ruch ze strony ministra finansów zachęcający, jeżeli wszyscy zapłacimy, to taki cel na przykład narodowy, to podatki do połowy w dół, to ja myślę, że przedsiębiorcy się sami by motywowali wzajemnie do tego, żeby te 50% nawet w szarej strefie, prawda, żeby postawić cele, co z tego będziemy mieć. Żeby powiedzieć, dobrze, jeżeli na przykład patologiczne zachowania obniżą się o tyle i tyle, to minister finansów mówi, dobrze, to ja obniżam, czy podejmujemy decyzję o obniżeniu o 30%. Nie żądamy dużo. Ale realne zobowiązanie wzajemne. Minister finansów odpowiedzialnie mówi, co... Jak pani wychowawczyni w szkole, problem z politykami jest taki, że ci obiecują, a potem za innej kadencji to się spełni i to nie wiadomo, jak to będzie. Panowie, Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis, który przewiduje pobieranie przez komornika 15% opłat od kwoty, jakie wypłacił mu dłużnik bez przymusu. Wystarczy, że wysłał list, proszę zapłacić, dłużnik płaci, a ten mu jeszcze dowala 15%. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że 5 wystarczy i że tak naprawdę komornik nie wykonał pracy, która by była warta więcej niż te 5%. Mamy dużą dyskusję wokół tego, jak ma wyglądać przyszłość instytucji komornika. Szykuje nam się więcej zmian. Że instytucji Trybunału. To już mamy poukładane. Natomiast pytanie właśnie o te opłaty komornicze. I tu środowisko komornicze oczywiście bije na alarm, mówi, że firmy będą bankrutować, że komornicy będą tracić pracę i będzie działa się niesprawiedliwość. Ale rzeczywiście, te 15% to nie jest przesada, żeby ściągać z kogoś, jeżeli to jest tylko kwestia odpowiedzi na list? Strasznie współczuję wszystkim komornikom. Od razu wyrażam... Ale aż widać po twarzy, tak się już gruba. Bardzo się martwię o ich przyszłość. Tylko tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, każdy z nas kiedyś został złapany na radar, jak przejeżdżał zbyt szybko przez jakąś tam miejscowość. To jest takie nieuprawnione generalizowanie. Tak? Każdy z nas. Będzie zaraz... Czasami, pan, okay. Czy pan nie był? To ja zostałem... To ja zostałem złapany i dostałem list, w którym było to napisane tak. Jeżeli pan się przyzna, że pan prowadził ten samochód i przekroczył pan, to zapłaci pan 100 zł i dostanie pan 5 punktów karnych. I to wysłało państwo polskie, nie komornik. A jeżeli się pan nie przyzna, to zapłaci pan jeszcze, pamiętam, 200 albo 300 i nie dostanie pan punktów karnych. Ciekawe, jaka była odpowiedź. A to już zachowam dla siebie, bo to tajemnica korespondencji. Ale czy tu nie jest coś nie tak, że czy tu państwo nie zachowuje się trochę jak ten komornik? Taki wyłudzasz. Taki wyłudzacz. Po drugie, to druga sprawa. To był samorząd prawdopodobnie, tak? Nie, to już to nie tak, to przepisy prawa były ogólne z tą identyfikacją kierowców. To już nie są... No dobrze, ale wróćmy do komorników, bo to jest niezwykle żywotny problem. Tu wczoraj rozmawialiśmy, że szybciej przybywa złych kredytów i zobowiązań i akcji działań komorników niż dobrych i nowych kredytów. Także, że wzrost kredytów konsumpcyjnych jest wolniejszy niż wzrost tych złych kredytów do ściągania. My jako kraj jesteśmy w absolutnej czołówce. Mamy tak niewyobrażalnie mało złych kredytów i dobrą ściągalność, że to jest zasługa sprawnie funkcjonującego zawodu komornika. No. Można powiedzieć, że przesadziliśmy, że tutaj jest, powiedzmy, za mała ta ochrona drużyny, ale ta egzekucja działa relatywnie dobrze. No. I to dobrze by było, żeby za bardzo tego nie popsuć. Mnie w tym, tak jak zażartowałem sobie z tym Trybunałem, ale tak naprawdę mnie trochę rażą takie sytuacje, kiedy Trybunał Konstytucyjny wypowiada się w bardzo szczegółowej kwestii i mówi nie 15, tylko 5. No,
To powinno być poprzedzone jakąś analizą, oceną skutków regulacji, zmienione na poziomie ustawowym. Jeżeli to jest zawód w jakiś sposób koncesjonowany i regulowany przez państwo, to państwo na podstawie analiz eksperckich powinno tego typu wartości ustalać, a nie ciało prawnicze, które no to mnie trochę przypomina tak jak z tą kwotą wolną od podatku, tak, że nie tam 4000, tylko kilkanaście. No dobrze, ale to jest jakby idziemy w takim kierunku, który tylko i wyłącznie zastanawia się, czy sąd może taką rzecz wartość ustalić, czy nie, a nie zastanawiam się nad meritum sprawy, czy w ogóle komornik powinien mieć procent udziału od ściągniętej należności. Ja uważam, że jeżeli to jest system, który, czy podmiot występujący w imieniu państwa, to ja nie widzę zasadności, żeby on miał success fee, czyli bo w takiej logice, ja jestem członkiem komisji oceniającej, ekspertem oceniającym w różnych instytucjach, gdzie przyznaję środki, no i fajnie by było, gdybym dostawał na przykład 5-10% wartości przyznanych kwoty i 3 po 20-30 milionów na jednej transakcji wykonuje, co oczywiście by było świetne dla mnie i jeszcze fajnie by było, żeby to państwo mnie ustaliło. To jest, znaczy, dla mnie to jest totalne odwrócenie logiki i uważam i akceptuję tego. Uważam, że komornicy powinni być na normalnej pensji i swoją pracę powinni być wykonywać. Dlaczego tak twierdzą? Dlatego, że jeżeli tak nie jest, a jest odwrotnie, to znaczy, że komornik wybiera sobie co bardziej lukratywne sprawy, pomijając te rzeczy, które są małej wartości, nie chcą się tym zajmować, bo prowizje, którą dostają z takich transakcji, są bardzo niskie. Ale z drugiej strony efektywnie by było, żeby zajmowali się w pierwszej kolejności tymi Nieprawda, dlatego że każdy obywatel ma te same prawa i każdy podmiot ma te same prawa wobec, czy wynikające z przepisu prawa. I nie może być taka sytuacja, że moje roszczenie wobec jakiejś osoby jest za małe, żeby zainteresowało to i stało się niby atrakcyjne z punktu widzenia wartości. Dwie uwagi. Jedna to, że jest komornik właściwy dla miejsca rezydencji, zamieszkania czy firmy i musi się tej egzekucji podjąć, także to nie jest tak, że może się... Czy musi, ale czy wykonuje ją? Panie rektorze, bardzo często... Jeśli chodzi o prawo, dokładnie. A czy wykonuje... Właśnie o tym mówię. A gdyby miał obowiązki, gdyby był normalnie na umowie o pracę urzędnikiem państwowym, to miałby w swoim zakresie obowiązku wykonywania. Zwykle wykonuje, dopóki... Druga rzecz, temat do przebadania poprzez analizy międzynarodowe, porównawcze, zobaczyć jak to jest w innych państwach i by ustalić możliwie najbardziej optymalny model regulowania tego zawodu. Jeszcze jeden wątek. Mamy przykład, gdzie państwo ściąga należności i urzędnik na pensji to robi. To są zaległości alimentacyjne. Dokładnie. Jaki jest tego efekt? Ale to jest pytanie tak naprawdę o system prawny, który nadaje prawa i obowiązki stronom. I tutaj wydaje mi się, że to nie jest do końca kwestia związana z tym, na ile system alimentacyjny jest skuteczny, na ile broni się te osoby, czy system broni osoby, które powinny zapłacić te alimenty. Jeżeli klarowny, jednoznaczny i transparentny są relacje między stronami, to wykonanie przez urzędnika swoich obowiązków jest jednoznaczne. Ja naprawdę twierdzę, że Urząd Kontroli czy Urząd Skarbowy mógłby spokojnie wykonywać te czynności. Tak jak ściągane są należności podatkowe, tak mogą być jakiekolwiek inne, jeżeli państwo i administracja jest uzbrojona w narzędzia. Ale uważam, że niedopuszczalnym jest sytuacja, w której urzędnik, czy ktoś, kto występuje w imieniu państwa, no bierze success fee za wykonywanie swoich obowiązków. Nie może używać tak prymitywnych narzędzi. To jest narzędzie prymitywne. Ja przypomnę, to jest koniec ubiegłego wieku, to jest jakiś 1998-99. Pojawił się taki przepis, że urzędnik skarbowy, wszyscy urzędnicy skarbowi wówczas ruszyli w TN, dostaje właśnie success fee w postaci 25% wykrytego podatku, czy należnego podatku jego zdaniem. Co się okazało? 12 tysięcy polskich firm upadło z tego powodu i do tej pory płaciły odszkodowania. Tym niewłaściwie to upadło. Nie stwierdza ważność tego, czy tej należności. Ale to decyduje o tym sąd. To jest taka prymitywna metoda ściągania podatku. No dobrze, czyli tak, wnioski z naszej rekomendacje, żeby przeprowadzić bardziej dokładniejsze analizy, jeżeli chodzi o
decydowanie o tych stawkach. Tak? No tak, to chyba na pewno nie i pytanie, czy nacjonalizować instytucję komornika ostatecznie, tak? Czy urzędnik, bo to jest też propozycja, która pojawia się w administracji państwowej i ona jest, będzie prawdopodobnie dyskutowana. To złe słowo, nacjonalizować. Moim zdaniem to powinien być normalny urzędnik skarbowy. Na ryczałcie, na konkretnej kwocie, z konkretnymi zadaniami, z konkretną wartością do ściągnięcia z należności w danym okresie i naprawdę nie jest ważne, czy to będzie jedna jednorazowa kwota, na przykład milion, czy to będzie 10 wartości po 100 tysięcy, czy jeszcze 100 po 10. Chodzi o to, żeby każdy w państwie, jeżeli czuje się pokrzywdzony, jeżeli sąd mu nadaje prawo do jego niewierzytelności, to automatycznie system zaczyna ściągać tą wartość, ale nie ma sytuacji, w której ktoś żeruje, bo dla mnie tego typu mechanizmy jak successy to jest forma żerowania i naprawdę jest tak prymitywna i naprawdę jest tak, że komornicy wybierają, sam miałem sprawy, w których okazywało się, że te wartości po prostu dla komornika były nieatrakcyjne. I cóż z tego, że danemu komornikowi się przywiązywało do jego miejsca, z którego on pochodził, czy i moje zamieszkanie, nie był zainteresowany, robił wszystko, żeby nie podjąć działań. Także nie ma z czego egzekwować, to poza egzekwować. Po co się panowie, ty musimy już kończyć. Z nami w studiu był Maciej Bittner, Kazimierz Krupa, Artur Bartoszewicz. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Gospodarka dla każdego. Sylwia Zadrożna, zapraszam, a ze mną gość Krzysztof Nowak, prezes Mercer Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Za pół roku Polacy mają oszczędzać na starość, na emeryturę w pracowniczych planach kapitałowych. Tam mają trafiać składki i od pracodawcy, i od pracownika po 2% z każdej strony. Jak pan myśli, czy to będzie atrakcyjna oferta dla Polaków, dla przyszłych emerytów? Bardzo trudne pytanie, dlatego że oczywiście o atrakcyjności przesądzą ostatecznie przepisy, które poznamy, mam nadzieję, niedługo i przesądzi oferta produktowa, czyli to, jakie produkty inwestycyjne będziemy mogli wykorzystywać w tych pracowniczych planach kapitałowych. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę, mówiąc o atrakcyjności, na element obowiązkowości, o którym pani wspomniała, bo z jednej strony myślę, że wszyscy mamy świadomość, że trzeba oszczędzać. Z drugiej strony część z nas uważa, że to powinny być nasze decyzje indywidualne, dobrowolne, że nam powinno się dać szansę, a nie zmuszać. Niestety praktyka wielu lat, i to nie tylko polskich doświadczeń, pokazuje, że owszem, świadomość jest w miarę powszechna i pomimo tego, co pokazują badania, to my sądzimy, że Polacy wiedzą, że trzeba oszczędzać, natomiast wciąż oszczędza niewiele osób. Tłumaczy oczywiście tą sytuację, czy tłumaczą to te osoby różnymi, często bardzo obiektywnie właściwymi racjami. Mam inną strukturę wydatków, dzisiaj jestem osobą młodą, właśnie spłacam kredyt hipoteczny. Inni mówią, nie stać mnie, po prostu nie stać mnie fizycznie na oszczędzanie. Jeszcze inni mówią, nie rozumiem rynku inwestycyjnego, obawiam się inwestycji, a nawet jeżeli ktoś sądzi, że nie inwestuje, to jednak w świadomości swojej takie decyzje podejmuje, bo na przykład inwestuje własne dzieci, licząc, że to one zapewnią mi wsparcie na emeryturze. I problem jest właściwie dla każdego rządu dzisiaj na świecie taki sam. Czy akceptować tą sytuację i być może czekać, aż wraz ze wzrostem świadomości i zamożności Polacy zaczną inwestować własne pieniądze, czy odważyć się na rzecz, która mimo wszystko nie zawsze będzie dobrze odbierana, a mianowicie na przymus. Kilka krajów dzisiaj w Europie o tym zdecydowało. Między innymi decyduje o tym właśnie Polska. Wzorcem dla polskich rozwiązań jest Wielka Brytania. To tak dla tych, którzy mają bardzo liberalne poglądy i często ci liberałowie kierują swoją uwagę właśnie na rozwiązania anglosaskie. Także ja bym powiedział, że odpowiedź na to pytanie jest wielowątkowa. Uważam, że jest to dobry moment, dobra decyzja. Natomiast w szczegółach będzie oczywiście tkwiła ta dokładna odpowiedź na pytanie, czy Polacy na tym zyskają. Wydaje się, że tak, że pomimo tego, że trzeba będzie oszczędzać własnych środków, co znaczy, że trzeba będzie zrezygnować na przykład z jakiejś części konsumpcji dzisiaj, to nie będą duże środki, ale niezależnie od tego na pewno będzie będzie grupa osób, dla których te 2% może być istotnym wydatkiem, ale niezależnie od tego warto
nie myśleć jednak o przyszłości. Pojawia się też ta 2% składka pracodawcy, więc jest jak gdyby zachęta do tego, żeby oszczędzać. No i na końcu można też powiedzieć, że będę mógł zrezygnować, więc ta obowiązkowość też nie jest taka ostateczna. No właśnie, bo tutaj to też trzeba podkreślić, że do planów kapitałowych będą zapisywani wszyscy pracownicy, ale będzie też ta możliwość rezygnacji. Widzimy, że raczej Polacy chyba nie podejmują takiej decyzji. To na przykładzie OFE też było w pewnym momencie, kiedy mogliśmy decydować, czy wybieramy też otwarte fundusze emerytalne, czy tylko ZUS. Wielu Polaków, no nie wiem, może z lenistwa, może z niewiedzy, nie podejmowało tych decyzji, tylko po prostu zostawiało to no, trochę losowi. Zanim odpowiem na to pytanie tak konkretnie, to do tego powiem jedną rzecz, że tu nie chodzi o to, czy to Polacy, czy nie Polacy. I znowu odwołam się do doświadczeń brytyjskich, dlatego że wspomniałem, że polskie rozwiązania są w znacznej mierze kopią rozwiązań brytyjskich. Doświadczenie ludzkie. Rozwiązania brytyjskie były wypracowywane przez wiele lat. Rząd Wielkiej Brytanii powołał na początku lat 2000 specjalny zespół i ten zespół zaczął zastanawiać się nad upowszechnieniem oszczędzania. Niektórzy powiedzą doświadczenie. W Wielkiej Brytanii te programy dobrowolne, takie jak nasze na przykład PPR, czy pracownicze programy emerytalne, działają znacznie bardziej powszechnie, ale mimo wszystko brytyjski rząd doszedł do wniosku, że one są powszechne, ale w dużych firmach. Coś ma wnosić, natomiast im mniejsza firma, ciągle jakaś wada, ma szansę, ciągle jakaś skasa. W związku z tym też się zastanawiano, jak spowodować, żeby właściwie wszyscy Brytyjczycy, albo większość Brytyjczyków miała możliwość oszczędzania i miała to dodatkowe źródło emerytury. I wówczas do tego zespołu zaproszono również psychologów, behawiorystów, mówiąc krótko, i zadano im pytanie, jaki mechanizm powinniśmy stworzyć, który nie byłby mechanizmem absolutnie obowiązkowym, ale jednocześnie spowodowałby, że odpowiednio duża liczba osób przystąpi do tych programów. Nauka wskazała jeden mechanizm, tak zwanej pisemnej czy świadomej rezygnacji. I to wrócę. Niezależnie od nacji, narodowości, kultury, pewnych doświadczeń historycznych, nie lubimy rezygnować. Nie lubimy rezygnować świadomie, ponieważ wtedy musimy podjąć decyzję, właśnie mówię świadomie o tym, że jednak czegoś nie chcemy. Albo mówiąc krótko, łatwiej nam podjąć decyzję, właśnie jej nie podejmują. W związku z tym OFE przykład jest absolutnie na miejscu. I nie ma wątpliwości, że minister Rostowski dostrzegł tą szansę spowodowania, że Polakom będzie trudno podjąć decyzję o pozostaniu czy o dalej o składkowaniu w OFE, kiedy ona będzie wymagała pójścia, złożenia deklaracji, wysłania jej pocztą. Więc liczył na to, że wiele osób po prostu nic nie zrobi. Nic nie zrobi. Cześć pieprzy z tym OFE. Więc jeżeli świadomą decyzję mamy podjąć, to najczęściej podejmują mniejsza grupa ludzi. Inne argumenty, inne argumenta zahacza o OFE. Należy przyjąć, że sporo osób zostanie w tym systemie. Są dwa cele, jakie chce osiągnąć rząd poprzez tworzenie tych nowych produktów emerytalnych. No po pierwsze, chce zwiększyć poziom krajowych oszczędności, żeby na nich opierać i wzrost gospodarczy i inwestycje w kraju, a po drugie właśnie no podwyższyć te emerytury, które bez tych dodatkowych zachęt mogą być bardzo niskie. Uda się oba cele osiągnąć w takim razie? Powiedziałbym, że jest to pierwszy krok do realizacji być może bardziej drugiego niż pierwszego, bo oczywiście możemy powiedzieć tak, że jeżeli nagle się pojawią na rynku nowe środki, no to skala oszczędności wzrośnie. Czy ten wzrost będzie satysfakcjonujący autorów reformy? Trudno powiedzieć, będzie to zależało od wielu czynników. Natomiast myślę, że z perspektywy naszej, indywidualnej, oszczędność 4% mojej pensji z myślą o emeryturze, to w wielu przypadkach nie będzie satysfakcjonująca kwota. I tutaj się pojawi pytanie, czy to będzie początek, czy koniec myśli o oszczędzaniu, bo zarówno w samej koncepcji PPK, jak i w innych formach dobrowolnego oszczędzania możemy oczywiście oszczędzać więcej, nawet PPK. Pracownik może więcej oszczędzać, pracodawca może też troszeczkę zwiększyć swoją składkę. W związku z tym możemy przyjąć, że to jest pewien krok w kierunku zwiększenia przyszłych emerytur. Natomiast ja nie chcę źle zabrzmieć i nie chcę teraz tworzyć pewnej wizji, która nie wszystkim się może spodobać, ale można przyjąć, że ten kierunek będzie kontynuowany. To znaczy, że my nie skończyliśmy dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system emerytalny i ile w tym systemie powinno być rzeczywistych pieniędzy. Bo proszę pamiętać, że z perspektywy emeryta sytuacja po reformie będzie następująca. Cała składka ZUS-owska, która jest tylko składką, tam nie ma środków, tam nie ma aktywów. Nasze składki są wydawane, żeby finansować emerytury, czyli prawie 20%. Trochę mniej, bo tam jest jeszcze składka rentowa. No, powiedzmy około 12%, to finansować powinno nasze emerytury, 12%. A tu mówimy o 4, czyli od razu widać, że cały czas ciężar... No cały ciężar, proszę Państwa, cały ciężar. Tak, tak.
cały ciężar na muzykę. I Państwo zobaczą, że nie ma innego numeru częstotliwości. To jest to, co tutaj zgasło. Także proszę, na rozprawie nie stawiła się. Reprezentant ratusza. Jako strona postępowania na posiedzeniu miał pojawić się Maciej M., handlarz roszczeń. W kwietniu 2014 roku w wyniku decyzji reprywatyzacyjnej władz miasta otrzymał on prawo do nieruchomości przy ulicy Twardej 8/10. Maciej M. na rozprawie się jednak nie stawił. Jednocześnie zgłosił wniosek o uchylenie korzystnych dla niego decyzji ratusza. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. Ze stolicy przenosimy się do Zakopanego. Na spotkaniu ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii politycy rozmawiają o jakości powietrza i kwestiach związanych z siecią Natura 2000. Poruszą też temat geotermalnych źródeł energii. Na zakończenie spotkania ministrowie środowiska V4 oraz Bułgarii przyjmą wspólne oświadczenie dotyczące najważniejszych zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Wśród nich europejska polityka klimatyczno-energetyczna, geotermia, zrównoważona gospodarka leśna, różnorodność biologiczna, czy współpraca na forum Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodnej. Polska kończy prezydencję w grupie V4, a po nas obejmą ją Węgry. Zarysowano dwa priorytety, które Węgrzy będą kontynuować, mówi minister środowiska profesor Jan Szyszko. Pierwsza sprawa to sprawy związane z implementacją Natura 2000, dla monitorowania zrównoważonego rozwoju w Europie, a cała grupa przekrawka może być Prezydencja Polski w grupie V4 rozpoczęła się 1 lipca ubiegłego roku. W tym czasie odbyły się 3 spotkania na szczeblu ministrów środowiska w Tucznie, Warszawie i w Zakopanem. Przed nami informacje ze świata. Została podpisana deklaracja na temat wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej. Dokument parafowały Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia i Polska na spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Deklaracja potwierdza osiągnięcie gotowości przez 4 grupy bojowe NATO, które stacjonują w Polsce i państwach bałtyckich. Ministrowie podkreślają, że decyzja podjęta przez szefów państw i rządów na szczycie NATO w Warszawie ma wzmocnić odstraszanie i obronność sojuszu, w tym obecność na wschodniej flance. Natomiast stworzenie 4 grup jest demonstracją solidarności i zdolności do obrony ludności NATO i jego terytorium przed agresją. Nie spełniły się czarne scenariusze totalnej opozycji. NATO dało nowy impuls do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i całego regionu, podkreśla poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony. Nie tylko wszyscy podpisali tą decyzję, tylko ona już jest realizowana, ale trzeba pamiętać również, że Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu dodatkowej dywizji, dodatkowej brygady na teren Polski, na ten region, która jeszcze tej grupy bojowej wzmocni. No to świadczy o naprawdę bardzo wysokiej odpowiedzialności naszych sojuszników, o solidarności, jaka panuje na to. To jest bardzo dobra wiadomość, kolejna bardzo dobra wiadomość dla Polaków, ale i dla naszych sąsiadów. Polska w Brukseli reprezentuje szef MONU Antoni Macierewicz. Minister spotka się z ministrem obrony Stanów Zjednoczonych Jimem Mattisem. Omówione będą kwestie obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz relacji transatlantyckich w kontekście zbliżającej się wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Na koniec Watykan. Święci Piotr i Paweł opieczętowali swoją krwią świadectwo dane Chrystusowi poprzez głoszenie i posługę rodzącej się wspólnocie chrześcijan, powiedział Ojciec Święty. W przypadającą dziś uroczystość świętych Piotra i Pawła papież przewodniczył modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Ojciec Święty, zwracając się do wiernych, wskazał na łączące obu apostołów fakt uwięzienia, a następnie uwolnienia. Zarówno Piotr, jak i Paweł doświadczyli wrogości i sprzeciwu wobec Ewangelii. Mimo to obaj wypełnili do końca swoją misję ewangelizacyjną, oddając całą swoją energię na służbę wspólnocie chrześcijan.
Queste due rivelazioni, per due uvolnienia, Paolo e Paolo, rivelano, ovviamente, un controllo dei due apostoli, którzy zostali wysłani przez Jezusa, aby głosić Ewangelię w trudnych, a w niektórych przypadkach nawet w wrogich środowiskach. Obaj przez wydarzenia i życia osobistego i Kościoła pokazują nam dziś, mówią, że Pan jest zawsze przy nas, że Pan idzie z nami, że Pan nigdy nas nie opuszcza. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wysłuchajmy jeszcze prognozy pogody. Punkt kontaktowy był przy pomniku księdza kardynała Wyszyńskiego. Szóstka. Chętnym do procesji z darami proponujemy... Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 21-24 stopni na północnym zachodzie do 32 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty południowy, na zachodzie kraju skręcający na zachodni, na wybrzeżu miejscami wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Wysoko w Karpatach wiatr południowy w porywach do 110 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 984 hektopaskale. Ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Teraz tę symboliczną różę na utrzymanie jej radia. Handel w niedzielę między zakazem a ograniczeniem to temat rozmów niedokończonych, gościem których będzie dr Mateusz Warchał, ekspert Krajowego Sekretariatu Banku Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, autor projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Zapraszamy na godzinę 18.15 do Radia Maryja i Telewizji Trwam. O 21.30 rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Radia Maryja, Telewizji Trwam, czy na wykończenie wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Mafijny układ. Szef Ambergold przed komisją śledczą. Ministerstwo Gospodarki proponowało nam zakup lotu. Politycy sami mnie szukali. Salowa bez minimum. Propozycje rządu w sprawie zmian w wynagrodzeniach dla służby zdrowia są nie do przyjęcia dla Solidarności. Nowe prawo nie uwzględnia wszystkich pracowników, informuje nasz dziennik. Różaniec do granic. Już wkrótce Polska wzdłuż swoich granic zostanie opasana modlitwą różańcową. O tym szczególnym szturmie do nieba w intencji naszej ojczyzny czytam w naszym dzienniku. Przed wizytą Donalda Trumpa. Kto skorzysta na napięciach między Waszyngtonem a Unią Europejską? Co amerykański prezydent zaoferuje Polsce? Analizuje profesor Grzegorz Kucharczyk. Pystel życia, świeże soki ratują zdrowie, zapobiegają otyłości i występowaniu niektórych chorób. Jak je przyrządzać, aby warzywa i owoce nie traciły swoich cennych walorów? Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie ojciec Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, zapraszając jednocześnie na audycję aktualności dnia. 56 610 81 22. Powtarzam, 56 610 81 22. Telefon czynny od 29 czerwca, a więc czwartek, piątek, sobota, następnie poniedziałek, wtorek i środa, czyli do 5 lipca w godzinie od 9 do 18. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę. Mamy wiele do zrobienia i idziemy z czasem, idziemy z głosem. Idziemy napełnić się mocą, byśmy razem z Matką Najświętszą nieśli Chrystusa Pana wszystkim ludziom, nieśli wiarę w Niego, aby Polska, każdy Polak, każde Wasze dziecko, Wasze wnuki, każdy rodak w Polsce i świecie należał do Pana Boga i Matki Najświętszej. Był silny bowiem, a wtedy damy radę, bo Duch będzie wielki. Najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat.
Polsce jest godzina 5. Polska, Polska. Polska krętaczy, Polska odwracaczy. Odwracaczy, Polska odwracaczy. Witam Państwa, co tydzień w domu sobie Panie Gospodzie. Szanowni Państwo, wiemy wszyscy w oczekiwaniu na... Czwartek, 29 dzień czerwca, to kolejny dzień działalności Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Tak brzmi pełna nazwa tejże komisji, w skrócie mówimy Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. I już od wczoraj, kiedy to przesłuchiwany był pan Marcin P., możemy powiedzieć, że prace tej komisji wchodzą w kolejną fazę, w taką już bardzo, bardzo mocną, bo przesłuchiwane są osoby bardzo ściśle, powiedzielibyśmy delikatnie, zainteresowane tą kwestią. Ja witam bardzo gorąco na antenie Radia Maria pana posła Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz 15, wiceprzewodniczącego tejże komisji. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, szczęść Boże, słuchaczom Radia Maria. Panie pośle, ja chciałem zapytać, no dzisiaj troszeczkę więcej wolnego, tak byśmy powiedzieli oczywiście kolokwialnie, bo pani Katarzyna P. nie zgodziła się zeznawać przed Komisją Śledczą. Natomiast na temat wczorajszych zeznań panu Marcina P., no i też dzisiejszej odmowy chciałem zapytać o pana komentarz. Tak, postaram się może od końca, czyli od dzisiejszego posiedzenia komisji, dzisiejszych bezpardonowo i brutalnie atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pani Katarzyna P. miała prawo związanego z obecnością, bo tu już
już ich obecność, to już jest ich praktyka, to już jest ich codzienna rzeczywistość wojsk NATO i amerykańskich na wschodniej flance. Dla nas szczególnie istotne jest potwierdzenie, jakie nastąpi jutro, bo kształty porozumienia, jakie zostanie jutro ogłoszone, potwierdzenie, że dywizyjne dowództwo międzynarodowe w Elblągu będzie decydowało, będzie koordynowało wszystkie batalionowe grupy bojowe, tak jak całym wysiłkiem natowskim na tej flance będzie dowodziło kolejne dowództwo korpusne w Szczecinie, a więc ten ułamek dowodzenia NATO został już określony od dowództwa Strzej przez dowództwo w Szczecinie, poprzez dowództwo w Elblągu, aż do dowództw w poszczególnych brygadach. Będzie ono w dużym stopniu związane z naszym polskim wysiłkiem, naszym polskim decyzjami. W dużym stopniu przyjęła się z tego moja rozmowa z ministrem obrony Litwy, która miała miejsce tydzień temu podczas ćwiczeń żelaznych wilk, ćwiczeń takiej grupy batalionowej niemieckiej, bazującej na Litwie. I oto taki paradoks. Grupa pod kierunkiem niemieckim, bazująca na Litwie, rozmowy ministra obrony narodowej Polski z ministrem obrony narodowej Litwy uzgadniają decyzję, która sprawi, że będziemy mogli wspólnie się bronić przed każdym zagrażającym nam wrogiem, także ze wschodu. Dobry znak jako początek wizyty pana prezydenta Trumpa. Dziękuję bardzo. Panu Bogu. Był to felieton Głos Polski, mówił pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Natomiast wówczas jego pana, czy ówczesny prezydent Donald Tusk, zabronił mu i to również wczoraj po raz kolejny na komisji padł z ust świadka pana Marcina M. No, nie było do końca znane, jeśli chodzi o utratę współpracy z Gazetą Wyborczą i Tuska, poszukiwanie pracy, o tym, że pan Michał Tusk chciał współpracować. Bardzo ciekawe wątki dotyczące działaczy Platformy Obywatelskiej. Pojawiło się wielokrotnie nazwisko prezydenta Gdańska, pana Bogła Adamowicza, pojawiło się nazwisko pani Ewy Kopacz, wypowiedziane nie do końca w kontekście całej sprawy, bardziej przywołane, aby uderzyć się w środowisko Platformy Obywatelskiej. Tutaj taka teza, którą ja szybko przygotowałem sobie wczoraj, mianowicie pan Marcin czuje po prostu żal, że te 5 lat spędził w czasowym aresztowaniu, że osoby ówczesnej elit władzy z Platformy Obywatelskiej nie ukręcili chyba w sprawie, mówiąc kolokwialnie, tak jak było w wielu innych aferach, które wybuchły za rządów Platformy i PSL-u, że on trafił do tego tymczasowego aresztu, że postawiono mu też. On się przywołał bardzo ciekawe reakcje i realia, które panowały w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 10 minut po godzinie 5:00 słuchają państwo Radia Maryja. Śpiewajmy teraz wspólnie godzinki w uczci niepokalanego poczęcia na świętej Marii Panny. Royal do tej głowy nie był w ogóle zatrzymany, nie był czasowo aresztowany, bo on w tej chwili prowadzi działalność gospodarczą, najprawdopodobniej działalności gospodarczej wykorzystany jest majątek uzyskany z działalności przestępczej. W tej sprawie toczy się postępowanie już przed sądem, a osoba ta do wolności.
Marcin, mam sam po prostu żal za tę formę obywatelską, dlatego tak usilnie wczoraj przedstawiał te informacje. To oczywiście w mojej ocenie nie stoi w sprzeczności z rzeczywistością. Zaczął kolokwialnie sypać i opowiadać, jak to wyglądało wówczas, łącznie z informacją, że Donald Tusk wszystko wiedział, że urzędnicy podlegli panu Pawłowi Adamowiczowi i prezydentowi Węgla przyjmować wobec pracowników Ambergold. Tego typu informacje, które obciążały, nawet na niej były premier Ewy Kopacz w kontekście osób, które jurkowały w tym środku w mowach z Ambergold, to nie był tutaj poziom przypadkowy. W mojej ocenie pan Marcin B. jedynie obawia się świata przestępczego, o ile taki świat przestępczy brał udział w budowie. W mojej ocenie brał udział w budowie również tego przedsięwzięcia i tego się obawia. Natomiast Platforma Obywatelska nigdy się już nie obawia. Wczorajsze przesłuchania były potężnym ciosem dla Platformy i dla samego Donalda Tuska, bo naprawdę obciążają tamtą ekipę rządzącą bezpośrednio w Radzie Ministrów. Panie pośle, to jest przerażające również, kiedy słucha się tego, w jaki sposób osoby przesłuchiwane wypowiadają się, choćby no, właśnie też wspomniany Marcin B., który powiedział, że on nie ma nic do zwrócenia Polakom, to jedna rzecz, tak jakby żadnego poczucia krzywdy wyrządzonej no, kilkunastu tysiącom osób nie ma. Z drugiej strony to, co pan poseł powiedział przed momentem, człowiek, który być może boi się tylko tego świadka przestępczego, jakiegoś tam z układów. Natomiast jak wymiar sprawiedliwości jest no, pomijany zupełnie z tą sprawą drugorzędną, bo no też zapewniał, tak? Powiedział syn byłego premiera Donalda Tuska, że tata powiedział, że z tego raczej komisji śledczej nie będzie, więc no, tak to wszystko chyba funkcjonowało, wyglądało i dzisiaj ten obraz powoli się wyłania. Dokładnie. Bardzo ciekawy wątek dotyczący Agencji Bezpieczeństwa Zewnętrznego, bo ja przedstawiłem ten element, który już wkroczyli weszli fizycznie do siedziby spółki, kiedy już była ogłoszona upadłość, wszystko się zawaliło. I wtedy Marcin P. miał przekonanie, że z tego nic nie będzie. To znaczy wejdzie syndyk masy upadłościowej, majątek jest sprzedany, a ewentualne długi zostaną umorzone, a po prostu gdzieś się wyparuje razem z osobami, które utworzyły. No, a tutaj nagle trafia sprawa do prokuratury uczniej i nagle rozmowa, jak tu cytat, nie jest humanitarna, tylko zaczyna się ostra dyskusja i przyciskanie, kolokwialnie mówiąc, do ściany i stawianie ostrych zarzutów, ciągłe trzymanie w tym czasowym areszcie. Pamiętajmy, on już prawie 5 lat przebywa w tymczasowym aresztowaniu. Jego małżonkę Katarzyna P. ponad 4 lata. Ona była zatrzymana dopiero w 2013 roku, pół roku po nim, co również wydaje się dosyć dziwne, bo ona była w stanie przez ten okres czasu od zatrzymania jego do swojego zatrzymania też pewne czynności, a oczywiście domniemuje, poczynić, aby zatrzeć część śladów, zmierzyć część majątku. Panu, dziennikarze informują nas, członków komisji, że gdyby nie ich interwencja, to część majątku, choćby te nieruchomości, w ogóle nie byłaby zabezpieczona przez śledczych, bo śledczy nie mieli zamiaru dociekać, jaki majątek był własnością państwa T. Ale co ciekawe, tutaj pan Marcin P. poinformował bardzo ciekawej koincydencji, jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a mianowicie poinformował komisję, że już w maju. To jest bardzo ciekawe, bo ponieważ w maju również zaczął się słynna notatka generała Bodaryka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pan Marcin P. został poinformowany przez swojego kontrahenta, jak określił osobę, która wynajmowała nieruchomość w Lublinie pod siedzibę oddziału Ambergold, że przyszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta informacja została wczoraj zweryfikowana również przez dziennikarzy Polskiego Radia Lublin na miejscu w Lublinie, że dotarli do właściciela tej nieruchomości. No, poinformował dziennikarz, że tak, byli panowie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wypytywali szczegółowo, weryfikowali się. On mieścił
zdziwiony poinformował pracowników Ambercon Centrali w Warszawie. Ta informacja dotarła do Marcina. Jest to, proszę ojca i proszę radzić słuchać, to niestandardowe działanie. To znaczy, się różne agencje bezpieczeństwa wewnętrznego, służba specjalna od formacji mundurowych policyjnych, że pewne działania wykonują w sposób zalegendowany. To znaczy udają kogoś, wypytują, zdobywają informacje, oczywiście w legalny sposób, ale nie odkrywając swojej tożsamości i celu, w jaki zarabia. No bo ta informacja, jak łatwo zobaczyć, no dotarła bardzo szybko do pana Marcina D. i on wiedział, że już nim interesuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Potem jeszcze pan Marcin to poinformował nas, że miał swoich informatorów. Tu pojawiają się konkretne nazwiska osób, które miały kontakt bezpośrednio z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On wiedział o tym, że ma założony podsłuch, jakie czynności są wobec niego wykonywane. Ba, nawet poinformował w tej komisji, że na dzień wkroczenia, czy wejście do siedziby spółki Ambercon, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w dniu 15 sierpnia dostał SMS-a nieznanego numeru telefonu z informacją, że czekaj jutro.